Witam serdecznie moim gościem Michał Pasiut, Honor. Witam, witam. Witacie w drugiej lidze, jesteście po raz pierwszy debiutanci. Trzeba powiedzieć, że macie fajną ekipę, przede wszystkim szeroką. Zanim o meczu, to jak się może przedstawić jako tutaj nowa drużyna w naszej lidze? Powiem szczerze, jest poziom taki, myślałem, że będzie troszeczkę może słabszy, ale jednak te drużyny, które chcą się pokazać, zaczynają od drugiej ligi. No i faktycznie chłopaki grają, widać, że mają przeszłość klubową. No, skleiliśmy skład, że tak powiem, na szybko. Próbujemy cały czas się ogrywać, no ale pogoda trochę też nie daje nam czasami potrenować, no i widać, brakuje po prostu ogrania. Indywidualnie nie wyglądamy tak strasznie źle, natomiast no, jednak to ogranie, tego nam najbardziej brakuje. To jeszcze przyjdzie, ale wracamy do meczu. Dzisiaj Mariposa Medspa pokonuje Was z dwoma bramkami. Można powiedzieć niespodzianka? Chyba nie, bo oni ostatnio też wygrali, ale bądź co bądź, jesteście blisko siebie, także ma poziom podobnej rywalizacji. Podobny, dokładnie jest podobny poziom. Myślę, że u nas były takie trochę braki. Nie mieliśmy dwóch podstawowych zawodników w składzie, dzisiaj akurat tak wypadło. No i myślę, że trochę tam jednak zrobili różnicę, ale poziom jak najbardziej podobny, przybliżony. Rozczarowani tą porażką? Osobiście bardzo, dlatego że na początku pierwsze minuty wyglądały dobrze, straciliśmy głupio dwie bramki, no trochę chyba z ustawienia, które wynikały, takie błędy żeśmy popełnili. No później kontrolowali już oni trochę mecz, myśmy grali, oni bramki strzelali, trochę mieli taktykę taką w przód, piła trochę na aferę, no ale im to wychodziło, prawda, więc taktykę mieli skuteczną. Jesteście debiutantem, na co liczycie w tym sezonie? Takie założenie moje, które gdzieś tam sobie założyłem, byłoby bardzo fajnie, żeby po 9 meczach, czyli po wszystkim, po pierwszej rundzie jakby, skończyć w pierwszej piątce. To by było dla nas sukces, żeby później rewanże grać właśnie z tą wyższą po prostu czołówką. A gdybyś miał wymienić jakiś element, który szwankuje, który trzeba poprawić natychmiastowo, albo który trzeba w najbliższej przyszłości poprawić, to jaki? No, obrona. Niestety mamy tutaj trochę braki. No nie umiemy gdzieś z przodu, wyglądamy jeszcze w miarę gdzieś tam na akcje wychodzą, ale z tyłu jest, same bramki pokazują, że po prostu mamy problem. Mamy problem z tym tyłem, no i musimy coś tutaj musimy zmienić. Dziękuję za wywiad. Dzięki.